Czołem zruchowie strażacy! Poczet flagowy! Do podniesienia flagi państwowej marsz! Flagę państwową z okazji zawodów sportowo-pożarniczych podnieś! Dzisiejsze powiatowe zawody sportowo-pożarnicze dla ochotniczych straży pożarnych i kobiecych drużyn pożarniczych powiatu janowskiego uważam za rozpoczęte. Dziękuję za uwagę. We got to move.
A nie, dobrze idę. Jednostka SP zakończyła ćwiczenie bojowe. Na miejsca! O, tu start! Jednostka SP Bakier. Panie prezesie, komendant gminny Kliza melduje jednostki z terenu powiatu janowskiego do podsumowania powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. Protokół końcowy z zawodów powiatowych dla ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu janowskiego. Przeprowadzonych w dniu 6 lipca na stadionie gminnym w Modliborzycach, w którym wzięło 15 drużyn grupy A i 4 drużyny grupy C. 3 drużyny, które zakwalifikowały się jako zwycięzcy zawodów powiatowych i jedna drużyna gminnych, przepraszam, i jedna drużyna jako z gminy gospodarza. Zawody rozegrane były według regulaminu komendanta głównego i prezesa zarządu głównego Związku OSP RP z 2011 roku i przeprowadzone były w 3 konkurencjach. Musztra, która nie jest liczona do klasyfikacji końcowej, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Miejsce 10, 115,9 OSP Momoty Górne. Miejsce 9, 112,9 OSP Aleksandrówka.
Miejsce ósme, 112,2 OSP Batorz. Miejsce siódme, 111,7 OSP Chrzanów. Miejsce szóste, 108,8 OSP Branewka. Miejsce piąte, 108,7 OSP Wierzchowiska drugie. Miejsce czwarte, 105,7 OSP Fordako. Miejsce trzecie, 105,4 OSP Konstantów. Miejsce drugie, 104,6 OSP Wierzchowiska pierwsze. I miejsce pierwsze, 97,8 OSP Biała. Dzisiejsze zawody sportowo-pożarnicze uważam za zakończone i proszę komendanta placu o odprowadzenie drużyny. Dziękuję bardzo.